Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Nioh. Ostatnio odkryliśmy tutaj naszą małą świątynię. I teraz tak, tu bodajże... O właśnie, hop, dzień dobry. Znasz mi smoka, daję sobie radę. Zabierzmy wszystko. a co tu jest? To nigdy nie byłem. A nie, dobra, boże. Tak, to nigdy nie byłem. Że inaczej stanąłem i już nie byłem pewny, gdzie jestem. Dobra, cofamy się zatem. Musimy wykończyć tam wszystkich, którzy będą nam przeszkadzać. A najpierw to zrobić po prostu z drugiej strony. Przyjazdy będziemy troszeczkę więcej całego doświadczenia. Tak pamiętałem cię, że tu jesteś. Dobra, przyśpijmy go. Żegnaj. Nie mam strzał, mam 13 strzał. Ilość odpowiednia. Naszych misternych planów, muhahaha. Pum. Pięknie! Bez celowania trafiłem w kolesia. Piątka dla mnie. Mam bardzo dużo amitry. Co w sumie średnie, ale powiedzmy, że niech będzie. Teraz sprostałem się zdjąć tego kolesia. Kiedy jest czerwone kółeczko w środku, to znaczy... O, siema. Zapomniałem tobie. Nie mamy, widzę, jeszcze kopnięcia. Będzie smutne. Dobra, chodź tu. Chodź, pajacu. Pięknie, stać się całą stronę, bo się teraz zabije. Mamy drewniany młot, mamy... Eliksir. Więc już było warto tutaj ich wykończyć. Wyleczymy tego łucznika teraz. Idealnie z innym trafieniem w łeb. I w ogóle nie wykończymy jeszcze tego żołnierza. Staram się tutaj nie stracić w ogóle żadnego eliksiru. Wiecie, niepotrzebnie. Dobra, wracamy się teraz... Tędy możemy się wrócić, nam nie przeszkadza. Nie będziemy teraz walczyć z żadnymi tym zjawami, tylko wszystkie tutaj po prostu wykończymy. Zresztą odrobinkę ze strzał, no w sumie jak możemy, to czemu nie. Papa. Zobaczymy też może, nie wiem, tego typa. Dobra, ten ma tą gazoróreczkę. Chodź tu. Może będę, że tam jest drugi koleś. Dobra, pięknie zarwał. Zabierzemy fanto tego. No tego złoto, ale za... Złoto czy srebro bardziej bym to nazwał. Nic złoto i musimy się dodać tam złotem na górę. Ta ma Hagane. Nie mam pojęcia, co to jest. Okej. Okay. Teraz tak, ściągamy tego przeklętego tutaj samuraja. Znaczy nie, kamieni, nie będziemy malać strzał, bo strzały i tak nic mu nie zrobią, tylko stać ich czapkę. Teraz mamy zrobić punkt umiejętności samuraja. Jeden. I pięknie, załatwiony. Chciałem dostać kolejny eliksir. Niestety nie mam żadnych tytułów, a jak w ogóle wygląda? Mam pierwszy poziom znajomości, czyli nasza broń zadaje większe obrażenia.
Jest to dla nas wyjątkowo bardzo dobra wiadomość. Teraz tak. Tu jest bardzo trudno, dlatego ja polecam najpierw znaleźć łuk. Bo to jest bardzo dużo przeciwników i oni wszyscy jakby reagują naraz na nas. Zginął. Bierzemy po tej stronie tego pana samuraja. Czyli czemu on zostanie spulowany? Chodź. On się jest trudniejszym przeciwnikiem, jak zresztą widać, inaczej reaguje na nasze ruchy. Lepiej go sobie ściągnąć na dół. Oj, nie, jest zabrakło mi staminy. Uważaj, że zmienił postawę na niską. Pięknie, kolejny eliksir, bardzo to się przyda. Nie ponownie w górę, tam jest jeszcze jeden, jak zresztą go widzieliście. Po prawie będzie kolejny. Ściągamy tego jelenia. Pięknie, w gardło zarwał, dobra, zaraz przyjdzie. Już biegnie. To ma może zdrowia, więc można go. Czy na jego atak przybliżyć się i zrobić dwa cięcia. Zdobyliśmy sum. Tu jest koleś z toporem. Go najpierw też ściągnę za pomocą łuku. O, nawet nie musiałem. Chodź, 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 chodź. I oczywiście ściągamy na sam dół. Jeśli się zaczynam, używam kamyka. Zdążę go przebić. Pięknie. Kolejny eliksir w naszej kieszeni. Teraz tak, tam jest został jeszcze jeden koleś. Ale teraz wracamy tam, gdzie była kapliczka. Czyli wracamy tędy. Znalazłem miecz. No, nie zebrałem tam fantów. Przy okazji pójdziemy na to zebrać. Zacznę się zastanawiać, dlaczego ja tędy wracam. Bo tam jest jeszcze jedna znaczka, którą chcę akurat zdobyć. No, to miał tylko długi łuk. Mamy 7 eliksirów, jest to bardzo ładna i bardzo duża ilość. No, tu mam nasz chramin. Oczywiście nie modlimy się przy chramie, bo to sprawi, że wszyscy się zrespią. Ciebie nie ma. Nie, on to niczego nie pilnował, albo przynajmniej nie kojarzy. Tu jest, tu łaci sobie koleś. On nie jest trudny do sprzątnięcia, zwłaszcza jak sprzątnęliśmy tamtych. Ale tutaj jest właśnie znajdźka. Kamyk dusz, pancerz, jak już widać, że od razu przydatne. Spadamy. Z jego. Łucznik słaby. Udało się go na dwa ciosy zdjąć, ale może przysporzyć troszeczkę tego. Tu nic nie ma, ale warto porozwalać troszeczkę tych skrzynek. Dobra, wchodzimy na ten obszar. Tutaj już poznajcie to miejsce. To jest strażnik jeden. Dobra, spłynujmy go sobie. Chodź tu. A w domku jest drugi. Dobra, możemy go przebić. Został mi 7 strzał. Jedno ze strzał wykorzystamy na tego tutaj typa. Bo on nie ma kasku. O, nawet delikatnie tak naprawdę dotknąłem trigger. Już poszedł. Jesteś pancerz? Można sobie skrzydło otworzyć. To jest mojego skazu, pancerz, bombki. Mamy lepszy pancerz, średni pancerz bitewny, możemy od razu zobaczyć, gdzie on. Jeden punkt, ale nie, często gdzieś wypada, jest nam bardziej potrzebna. Ustawimy sobie tutaj
znaczy materiał wybuchowy, który mamy, one mogą nam się troszeczkę przydać. Teraz, nim jeszcze wejdziemy do środka, warto jeszcze zajrzeć tutaj w ten region. Wziąć wspomnienie. I tu mamy kolejną Kodamę. Kolejną ducha Kodamy. To możemy odesłać do chramu. Tutaj jest zawsze jest grób. Kolesia, który zginął. Poziom 10, sprawca bandyta. Dobra, może zadokowali go wszyscy naraz. Jest też taką rzecz. Teraz tak. Tam, jak widzicie, jest taka... i można powiedzieć dym. Dobra, rozwalmy sobie to, żeby móc tutaj łatwiej wyjść. I wejdziemy sobie oczywiście do domu od tej strony, zbierając na początku fanty. Nie otwierałem drzwi. Znaczy, zabrałem? Nie, nie zebrałem tutaj z tego kolesia. Ucznia koleś 8 poziomu, zabity przez zbója. Mamy naszą naładowaną żywą broń. Zbierzmy wszystko. Wchodzimy i wyjemy na wyjście. Walczymy z nim tylko i wyłącznie na zewnątrz. To jest właśnie yokai. Czyli demon. Musimy na niego dosyć mocno uważać. Wyposażony też w katanę. O właśnie, on robi takie zamaszyste ataki. Zanki też udają, że atakują, na to też trzeba. Dobra, ale uda się go łatwo pokonać. Zmieniony pancerz. Młot, eliksir i fajnie udało nam się. Wcześniej miałem z nim o wiele więcej problemów. Przeszukujemy to ciało, bo tu mamy klucz. Klucz do domostwa. Dzięki czemu mamy możliwość stąd opuszczenia jakby tej części. I witamy w części drugiej. Jeszcze na lewą stronę. Bo mamy tutaj znajdźkę. Tu jest kolejna znajdźka. Teraz tak. To jest właśnie taka malutka półeczka skalna, na którą warto by spaść, bo tam jest kolejna Kodama. I mamy już tych niemińców. I kolejna Kodama. Odsyłam go do chramu. Jeszcze tego będziemy mogli stąd zabić, ale ze tego, że za chwilę odwiedzimy kapliczkę, jest to bez sensu. Przechodzimy tędy i zbieramy ten fant. Jest to łuk, który ma lepsze statystyki niż nasz obecny. Niestety nie znalazłem jeszcze różnicy. Tu mamy już pierwszy poziom znajomości. Na razie zostawię ten, który mamy. Zbieram jeszcze to miejsce. Mamy kamień dusz. Nie możemy się pomodlić w chramie. ...10 430 amitry. Teraz tak, po pierwsze otrzymajmy błogosławieństwo uzdrowiciela, czyli zwiększa częstość wypadania eliksirów o 5%. To warto sobie zrobić na samym początku duży zapas eliksirów. Mamy tylko plus 1 eliksir w prawej części i 5 na 9 kodam znalezionych. Po drugie, awans. Awans na pewno weźmiemy ducha. Weźmiemy, co my mamy? Łuki, miecze. Umiejętności. Broni pancerz, ton w broni palnej. To jest broń palna, to z której też będę korzystał. Tam podniesie ogólne wszystkie statystyki.
Dobra, i wiecie co? Zrobimy jeszcze jedną rzecz. Wykorzystamy wszystkie kamyki. Małe, bo chyba mam tylko małe, tak. Więcej nie mamy. Czas awans. Dusza. Serduszko. Siła i mamy jeszcze na jeden punkt. Zręczność. Myślę, że pójść w kondycję. Obniżyć sobie, dodać sobie trochę więcej jeszcze życia, ale obniżyć sobie wagę wyposażenia. I tak też zrobię. Zostało mi 130 amitry. Teraz, jeżeli wam brakuje troszeczkę amitry, warto zastanowić się nad złożeniem ofiary. Złożenie ofiary powoduje nam usunięcie sprzętu. Teraz wiecie, pozbywa się tak naprawdę niechcianego sprzętu. Nie jest on mi potrzebny. Można to zrobić tutaj, bądź później dopiero. przepraszam, u kowala. Ale ja to wolę robić tutaj. Odejść wszystko tak naprawdę, co jest mi niepotrzebne całkowicie. Przeciutko, wiem, że mogę tracić na przykład jakieś materiały, co mi na pewno napiszecie w komentarzach. To zostawię, to jest też śmietnik. Te legendarne może zostawię. O, mamy w ogóle jeszcze wodny talizman, którego nie użyłem. Dobra, i to było tyle. Zyskamy dzięki temu 1099 amitry, ale... Tak. Właśnie, masz nowy przedmiot w ekwipunku. Możemy sobie wybrać na przykład eliksiry, strzały, antidotum czy mały kamienie. Ja wybiorę eliksiry. O, nie zmieściły się, zostały umieszczone w magazynie. Pięknie. I zacznę teraz błogosławieństwo. Nadal mam plus 1 tylko eliksir. A dzięki temu mam już 8, które mogę nosić ze sobą. I teraz w każdej chwili możemy się tam wrócić i po prostu im sprać tyłki. Ale jasno, że bardziej was by interesowało pójść dalej. Mam 1000 życia i 110 tego ki. Podejdźmy do niego po cichu. Tuwa, tu uważaj, bo tu jest kolejny yokai od razu. Więc on, ten yokai nie był bossem. Boss jest w innym miejscu na statku. Pamiętam, że 4 ciosy wystarczy, żeby ich powalić. To jest koleś, którego warto sobie od razu ściągnąć z łuku. Udało mi się go namierzyć. O, było, było. Wyłączymy sobie tą, żeby mieć... Pum. Kolesia nie ma. Dobra, powalczymy z tym yokai. To jest yokai mający 2 miecze, on jest bardzo szybki. Co jak widać. I zadający potworne obrażenia. Chodź tu. Chodź tu, gnoju. O, świetnie. Uda mi się nawet go 2 razy przebić. Zdążymy. Sztabka podwyższonej jakości. Pancerz piechoty. I mamy tonfy. Tylko raz mnie to. On ma też taki atak, który jak że on się kręci. Więc tak, w tym miejscu zawsze warto mieć łuk. Żeby sobie zdjąć tego pajaca. Pięknie, nas nie widział. Więc zdjęto go bez najmniejszego problemu. Chodź tu. Au! Dobra, muszę się wycofać, źle zrobiłem. Nie mam jeszcze kopnięcia. A kopnięcie by go całkowicie pozbawiło sił. Czyli kolejny eliksir, który żeśmy stracili i ten trafi już w naszą magazynę. W międzyczasie na rzeczy w ogóle możemy odblokować. Jego postawienie niskie ruch kończące serię, a tego kopnięciem. Zobaczmy. Tak, to jest to, o co mi chodzi. Teraz sobie to weźmiemy. Zresztą mi te 2, to kosztuje 4. Zmiana postawy podanym większej ilości zyskanego ki.
Poza ograniczeniem atak po zmianie broni. Nigdy z tego nie korzystałem. Gromadzi moc w broni. Zobaczmy. No, chowamy i atakujemy. Z tego też nigdy nie korzystałem. Wolę od razu chodzić z bronią wyciągniętą. Teraz ogłuszenie, to może się czasami przydać. A to? O, to może się przydać. To zostaje 3 punkty, ale zobaczmy, czy jeszcze coś jeszcze. Dobra, weźmy sobie tą żywą broń. Odblokujemy sobie tą umiejętność. Z żywej broni prawdopodobnie skorzystam dopiero kiedy... Boże. Będę walczył z bossem. Chyba to... O! Puścimy kamyk i temu dostaniemy fant, czy mam świętą wodę. Chyba to teraz pójść za tutaj, za ten winkiel. I zaraz to, czego pilnował ten koleś. Jest to mały kamień dusz. Tak, yokai, ci tacy mocni, się nie odradzają po śmierci. Więc jak raz takiego pokonamy, to już wiemy na pewno, że on się nie pojawi. Szukam jakiegoś kolesia, z którym ma przynajmniej fioletowe rzeczy. Mogę sobie zawalczyć o nie, ale chyba tutaj nikogo takiego nie ma. To jest jeszcze jakiś mieczek wbity. Facet ma złote, możemy z nim zawalczyć. Zuchwały ktoś tam. Chodź, zuchwały, pokaż jak jest zuchwały. A tak, na koniec odcinka sobie zawalczymy. No. Wow! Dobra, przebij się. Zmienię przez masło. Opa. Buty i pancerz. No, oczywiście trochę prestiżu. Buty 25, zobaczcie, one nie ważą więcej, a dają o wiele więcej obrony. Obrona odporna, zdobywana złoto, zdobywana mitra. Jeszcze na amitrze mi aż tak mocno to tam nie zależy. 3-1-3-1 o wiele więcej. Patrz, mamy najlepszy póki co i w ogóle się cieszę z tego smożego miecza, powiem wam szczerze. Dobra, ale w tym miejscu myślę, że podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, cześć, pa!